Dzień dobry, moje nazwisko Dorota Łosowicka-Rubanowicz. Hanna Cupiał. No i panie są mieszkankami osiedla Radzikowo. Przy ulicy Perłowej macie swoje domy i macie problem z hałasem. Mamy problem z hałasem, dlatego że nasze domy szeregowe znajdują się od strony południowej, od strony Grzybowskiej. W związku z tym, że ostatnie lata pokazały, że mamy coraz więcej turystów, to natężenie ruchu zwiększyło się. Mamy ten problem właściwie od 30 lat ze względu na budowę naszych domów. Domy są w zabudowie szeregowej. Cały hałas odbija się od naszych domów i w związku z tym nasilenie tego hałasu jest większe. Zwróciliśmy się do Urzędu Powiatowego, do Zarządu Dróg Powiatowych o zrobienie nam badań hałasu, natężenia hałasu. Mieliśmy spotkanie z panem starostą i z panią radną naszego osiedla Radzikowo, panią Ulą Matuszczak, przepraszam. Na tym spotkaniu ustaliliśmy, że powiat zrobi nam trzykrotnie badania, to znaczy w okresie jesiennym, wiosennym i letnim. Obecnie czekamy właśnie na te badania letnie. Ale jest jakiś problem, tak, z tymi badaniami teraz? No jest problem, bo nie wiem dlaczego nastąpiło takie przekłamanie, że nie mamy, że negatywnie odpowiedziano nam na tą prośbę zrobienia tych badań letnich, które są właściwie podstawą do naszego projektu, tak? Nie jesteśmy w stanie funkcjonować normalnie. Jest tak olbrzymi hałas, że nasze ogródki, tarasy, balkony są po prostu nieużywane. Zamykamy szczelnie naszymi żaluzjami i przebywamy w środku. Nie możemy nawet wietrzyć naszych pomieszczeń. Uchylone okno daje ogromny hałas. Nawet rozszczelnienie tych naszych okien powoduje olbrzymi hałas. Te badania były wykonane jesienią i tam się okazało, że normy nie zostały przekroczone. Podobno okazało się, że normy nie zostały przekroczone, ale tak naprawdę, kiedy ja się zapoznałam z tym pismem, to dla mnie to pismo nie zawiera w sobie takich argumentów, które nas przekonują, ponieważ tak naprawdę jedyna dana konkretna, która w nim się znajduje, to jest kwota. Kwota, którą myśmy znały właściwie już we wrześniu przed spotkaniem, ponieważ koszt metra bieżącego ekranu dźwiękochłonnego jest dostępny dla każdego w internecie i my wiedzieliśmy wszyscy mieszkańcy, że ta inwestycja będzie się wahała, jej realizacja będzie ponosiła koszty w granicach miliona złotych. Także to jest jedyna dana konkretna w piśmie, które otrzymaliśmy. Natomiast jest stwierdzenie, że badania zostały wykonane. Badania zostały wykonane, ja nie wiem w jakim czasie, prawdopodobnie w czasie jesiennym. Mówi się, że był to okres październik-listopad, czyli tak naprawdę najgorszy okres na badania, który jest niemiarodajny. I konkretnie tak naprawdę jest również napisane stwierdzenie, że normy nie są przekroczone, ale nie są podane dane, jakie te normy są i w odniesieniu do norm, które są zawarte, które jak to wygląda. Także my oczekujemy, że jednak to, co zostało ustalone na spotkaniu, czyli to takie przychylne podejście pana starosty do problemu, że ono będzie kontynuowane, bo ja rozumiem, że to jest początek w ogóle podejścia do problemu, tak? I czekamy na jego kontynuację, która, mam nadzieję, nastąpi w tym okresie, gdzie ruch jest bardzo wzmożony i ja uważam, że nikt nie może odbierać nam prawa do życia w warunkach takich bezpiecznych dla naszego zdrowia, ponieważ wszyscy chyba zgodzą się ze mną, że dom czy mieszkanie musi być tym miejscem, gdzie my jednak powinniśmy mieć ten komfort, tak, spokoju, odpoczynku, czasem nawet jakiejś małej izolacji. Natomiast nasze domy już bardzo dawno przestały pełnić tę funkcję. Tutaj pani mówiła o hałasie, pani również
również to odczuwa u siebie w domu? Tak, ponieważ ja jestem mieszkanką drugiego szeregu. To są dwa budynki o zabudowie szeregowej i ten hałas rzeczywiście w ostatnich latach uległ takiemu natężeniu, że tak jak tutaj koleżanka powiedziała, no nie ma szans na to, żeby spokojnie wyjść na balkon, żeby po prostu w domu odpocząć, bo ja już nie będę mówiła o tym, żeby sobie poczytać książkę, wypić kawę, porozmawiać z sąsiadką. No, warunki rzeczywiście stały się bardzo mało komfortowe. Biorąc pod uwagę to, że Kołobrzeg i nasza dzielnica zachodnia rozwija się bardzo intensywnie i my się z tego bardzo cieszymy, że Grzybowo i Dźwirzyno stały się tymi miejscowościami, które są przedłużeniem naszego miasta. Natomiast właśnie ten szybki rozwój generuje jednak natężenie ruchu, a to z kolei daje konsekwencje w natężeniu hałasu. I to budzi, w rezultacie mamy dlatego warunki naszego życia ulegają pogorszeniu. Jaki jest koszt takich badań, jakie musiałoby ponieść starostwo? Badania, które zostały wykonane jesienią, kosztowały 2,5 tysiąca. Kolejne badania tyle samo mogłyby wynieść, 2,5 tysiąca, bo to są całodobowe. I no bardzo prosimy nasze władze, żeby przychyliły się do naszej prośby, żeby jakby skończyć ten początkowy etap przygotowania się do budowy tych ekranów, bo my sobie nie wyobrażamy po prostu egzystencji w takich warunkach, jak obecnie posiadamy. Może starostwo się boi, że wyjdzie i będzie musiało ten milion na te ekrany wydać. Czy to byłyby z jakiegoś projektu unijnego powzięte pieniądze? Tak mówię trochę oczywiście z przekąsem. Ale pan starosta zasugerował nam na tym spotkaniu, właśnie co nas bardzo ucieszyło, że być może będzie duża szansa na to, aby pozyskać dodatkowe środki z ochrony środowiska. Myśmy już podjęły rozmowy, może tak zaczęłyśmy trochę z drugiej strony, ale miałyśmy wielką nadzieję, że to jednak ruszyło i zacznie się powoli toczyć w takim dobrym kierunku. Więc już rozmawiałyśmy z radnymi również miejskimi, z panem Wiesławem Parusem, z panią Trafas, którzy tak naprawdę są bardzo przychylni temu projektowi, jeżeli on miałby być realizowany. I oni stwierdzili, myślę, że no wiedzą, co mówią, że stwierdzili, że również Urząd Miasta partycypowałby w kosztach. I myślę, że jest to realne. My ze swojej strony możemy powiedzieć, że jesteśmy naprawdę gotowe do współpracy i jeżeli będzie trzeba wydeptywać ścieżki, to my to będziemy robić, mając na uwadze to, że jeżeli ekrany te rzeczywiście powstaną, no to będzie dla nas bardzo duży komfort. Tam jest miejsce na te ekrany? Jest miejsce. To jest miejsce, które należy do naszego urzędu powiatowego. No i w związku z tym zwróciliśmy się do starosty, tak, że w związku z tym, że jest droga powiatowa, miejsce jest dosyć duże od rowu melioracyjnego do chodnika i wiemy, że to jest właśnie miejsce powiatowe. Mieliśmy tą przychylność, prosimy, żeby jeszcze nas wesprzeć i żeby pomóc nam osiągnąć ten cel, ten projekt. Bardzo będziemy prosić Urząd Powiatowy, Urząd Miasta, żeby z nami współpracował. Będziemy starać się znaleźć jeszcze jakieś inne rozwiązania, w sensie partycypacji pieniędzy może z jakichś innych miejsc, funduszy środowiskowych. Także jesteśmy otwarte na współpracę. Starosta Kołobrzyski Tomasz Tamborski. Panie starosto, mieszkańcy ulicy Grzybowskiej, Perłowej zwrócili się do nas z takim niepokojem, że zostały im obiecane 3 pomiary hałasu na tej ulicy. Został wykonany jeden w listopadzie, który nie wykazał przekroczenia norm. No a te 2 teraz niby z tego powodu właśnie zostały oddalone. Znaczy nigdy nie podjęliśmy decyzji o wielokrotnym pomiarze. To jest jakaś tutaj niezgodność. Widziałam takie dokumenty tam podpisane przez wielu mieszkańców, też przez radnych powiatowych. Ale jakie dokumenty? Co z nich wynikało? Chyba nie takie to sprawozdania jak gdyby ze spotkań, z zebrań. Oczywiście były spotkania. Ci mieszkańcy byli u mnie w gabinecie. Ja byłem na Radzie Osiedla, na zarządzie, gdzie żeśmy na ten temat rozmawiali i podjąłem decyzję taką, że takie badania zostaną przeprowadzone. To mieszkańcy tychże ulic postulowali, żeby przeprowadzili jak najszybciej. I w listopadzie ubiegłego roku takie badania za kwotę ponad 3000 zł zostały przeprowadzone. Wykonała to specjalistyczna firma z Torunia, posiadająca specjalistyczną akredytację. Pomiar był wykonywany w 2 punktach
pomiarowych, pomiar ciągły, 24-godzinny. No i efekt jest taki, że nie stwierdzono tam przekroczeń tego hałasu. Ja rozumiem, że droga może być w jakimś stopniu uciążliwa. No natomiast jakby ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie w tym momencie ulicy Grzybowskiej. Z takimi samymi postulatami mogą się zwrócić właściwie każdy mieszkańcy naszego miasta, no bo ulice są przy domach. Dla mnie w pierwszej kolejności poprawa bezpieczeństwa jest priorytetem. Dopiero później, jak będziemy mieli bezpieczeństwo na drogach zapewnione, możemy pomyśleć o komforcie mieszkańców. A pilniejszą sprawą dla mnie do wykonania jest wspólny projekt, który chcemy zrealizować, dotyczący budowy ścieżki pieszo-rowerowej od stacji PEK tutaj poprzez koło sklepu Netto Polo do ulicy Szafirowej. To poprawi bezpieczeństwo i w pierwszej kolejności tym się zajmiemy. Natomiast też poprawy hałasu widzę w tym momencie w tym kierunku, że należy wykonać w miarę pilnie remont tej drogi, położyć tam po prostu nową nawierzchnię, dlatego że droga, która jest nierówna, posiada pęknięcia, też ten hałas generuje, natomiast droga gładka jest o wiele drogą bardziej cichą. Remont takiej drogi, to kiedy on mógłby się odbyć? No na pewno nie w tym roku. Ja podkreślam, ta droga jeszcze w takim stanie nie jest, żebyśmy musieli to wykonać. Mam to na uwadze, natomiast podkreślam, no są rzeczy bardziej pilne. Tak? Ja mogę zaprosić tutaj mieszkańców, pokazać jak wyglądają te 300 km dróg powiatowych w innych miejscowościach, gdzie jeszcze ludzie często chodzą nie po chodnikach, tylko po drodze. I tak jak podkreślałem, priorytet to jest bezpieczeństwo, na drugim miejscu to jest komfort. Chciałam o to dopytać, bo im zależało na czasie, dlatego żeby to było wykonane jesienią zeszłego roku i oni myśleli, że jeżeli mają jak gdyby zielone światło, to będą mieć te trzy pomiary, więc chcieli jesienią zeszłego roku, żeby to nie była jesień tego roku, żeby to czasowo szybciej, tak? Ja naprawdę nie wiem, skąd pojawiła się nagle cyfra trzech pomiarów, czterech, pięciu, tak? Każdy pomiar to są koszty, tak? Ja nie mogę wydawać środków, to są środki publiczne, tylko dlatego, że komuś coś się tam bardziej lub nie wydaje, tak? Wykonaliśmy ten pomiar, zapłaciliśmy ponad 3000 zł brutto i na tym nasze możliwości finansowe się kończą, tak? Ja nie mogę generować co chwilę kosztów, żeby coś tam sobie na siłę udowodnić i może znajdziemy w ciągu całego roku jedną taką godzinę, gdzie rzeczywiście przyjdzie jakaś głośna maszyna i ten hałas będzie większy. No tak się nie działa, tak? Pomiar był robiony przez firmę właściwą, 24-godzinny, całodobowy, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, czyli braku opadów i wiatrów i to jest dla mnie dokument, na podstawie którego będę działał. Czyli oni teraz nie mają szans, żeby w tym roku takie pomiary jeszcze starostwo ufundowało? Panie redaktorze, tylko co mamy sobie udowodnić? Ja nie do końca wiem, co ja mam. No to, że wiosną i latem ten ruch jest zdecydowanie większy niż w listopadzie. No wiemy ale, dobrze, ale, że redaktor, w listopadzie mniej osób przyjeżdża. Nie natężenie ruchu tutaj decyduje, to jest tym głównym parametrem, tylko po pierwsze jakość drogi, tak? I pojedynczy przejeżdżający samochód, tak? Jeżeli będą jechały samochody o charakterze, nie wiem, hybryd, samochody z cichym napędem, to mogą jechać o wiele więcej niż powiedzmy jeden czy dwa samochody, czy dwa traktory, które przejadą i ten hałas robią większy, tak? Nie na tym polega sytuacja na zwielokrotnionych pomiarach, tylko na jednym pomiarze 24-godzinnym, który to wszystko rozstrzyga.